Panie nadinspektorze, dowódca uroczystości, podinspektor Miller melduje gotowość kadry i słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji Święta Policji. Dziękuję, panie inspektorze. Jako społeczność Szkoły Policji w Słupsku w szczególny sposób wspominamy dzisiaj zmarłego kilka tygodni temu naszego wykładowcę, świętej pamięci podinspektora Rafała Fortuńskiego, którego śmierć była skutkiem ran odniesionych w wypadku, sprawcą którego był drogowy przestępca. Święto Policji każdego roku stanowi wyjątkową okazję do uhonorowania, a także wyróżnienia policjantów i pracowników szkoły wzorowo wykonujących swoje obowiązki służbowe. To w szczególności dzień wręczania odznaczeń i awansów na wyższe stopnie i stanowiska służbowe. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności odznaczeni zostaną komendant i zastępca komendanta Szkoły Policji w Słupsku. O wręczenie odznaczeń proszę zastępcę komendanta głównego policji, pan nadinspektor Rafał Kochańczyk. Brązowy medal za zasługi dla policji,
Inspektor Piotr Cekała. Złota odznaka zasłużony policjant. Inspektor Maciej Marciniak. Złota odznaka zasłużony policjant. Uchwalę ojczyznę, panie generale. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają. Medal złoty za długoletnią służbę podinspektor Krzysztof Plumbaum. Nadkomisarz Anna Blumczyńska. Pan Władysław Żabiński. Medal srebrny za długoletnią służbę. Pani Katarzyna Rygiel. Podinspektor Andrzej Smuga. Panie inspektorze, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej mam zaszczyt włączyć panu srebrny medal za długoletnią służbę. Precyzuję panu inspektorze. Medal srebrny za długoletnią służbę. Nadkomisarz Tomasz Jędrzejczyk. Nadkomisarz Rafał Nowakowski. Nadkomisarz Artur Winnicki. Komisarz Paweł Besarada. Ku chwale ojczyzny. Medal srebrny za długoletnią służbę. Podkomisarz Łukasz Gdaniec. Aspirant sztabowy Seweryn Czyż. Aspirant sztabowy Piotr Szaprański. Medal brązowy za długoletnią służbę. Młodszy aspirant Sebastian Bolda. Srebrna odznaka zasłużony policjant. Podinspektor Monika Nosko.
Brązowa odznaka Zasłużony Policjant. Podinspektor Marcin Milder. Młodszy inspektor Iwona Rocińska. Podinspektor Dorota Trzaskuś. Pochwala ojczyznę. Komisarz Adrian Goszczycki. Mianowania przedterminowe na stopień komisarza policji. Podkomisarz Maciej Witka. Podkomisarz Łukasz Kaźmierczak. Podkomisarz Arkadiusz Krzyżanowski. Podkomisarz Arkadiusz Milewski. Mianowania na stopień komisarza policji podpisane przez komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Podkomisarz Kamila Krzesińska. Mianowania wyjrza pan komendant w asyście pana generała. Na stopień aspiranta sztabowego policji. Starszy aspirant Karol Dąbrowski. Starszy aspirant Katarzyna Dudkiewicz. Na stopień starszego aspiranta policji. Aspirant Marcin Podedworny. Mianowanie na stopień starszego aspiranta policji. Aspirant Wojciech Puzewicz. Aspirant Adrian Świetlik. Mianowanie na stopień aspiranta policji. Młodszy aspirant Arkadiusz Połeć. Mianowanie na stopień młodszego aspiranta policji. Sierżant sztabowy Patrycja Przybyszewska. Na stopień sierżanta sztabowego policji. Starszy sierżant Robert Siudowski. Na stopień sierżanta policji. Starszy posterunkowy Kamila Wojciukiewicz. Mianowanie na stanowisko starszego wykładowcy. Nadkomisarz Anna Blumczyńska. Na stanowisko wykładowcy. Podkomisarz Dariusz Drzewiecki. Komisarz Łukasz Kaźmierczak. Aspirant sztabowy Karol Dąbrowski. Na stanowisko eksperta podkomisarz Arkadiusz Krzyżanowski. Na stanowisko młodszego wykładowcy starszy aspirant Bartłomiej Świtka.
Aspirant Paweł Baran. Starszy aspirant Wojciech Kuzewicz. A stanowisko dowódcy kompanii. Młodszy aspirant Karol Krajewski. Na stanowisko specjalisty. Aspirant Michał Neyman. Na stanowisko referenta. Starszy posterunkowy Kamila Wojciukiewicz. Mianowani policjanci. Stąd. Szanowni Państwo, pan komendant dobrze wie, że moje serce zawsze będzie w Szkole Policji w Katowicach. Ale chylę czoło, dziękuję kadrze, policjantom i pracownikom cywilnym Szkoły Policji w Słupsku, która prawie od 80 lat przygotowuje bardzo dobrze do pełnienia służby na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego policjantów polskiej policji, którzy służą zarówno w kraju, jak też poza granicami. Nieskromnie powiem, że jestem dumny, że również tutaj ukończyłem szkolenie podoficerskie, jak i też zdobyłem najważniejszą dla mnie odznakę, którą dumnie noszę na swojej lewej piersi munduru. To dzięki wam, dzięki kadrze i pracownikom cywilnym tej szkoły, dzięki waszemu zaangażowaniu, potraficie zaszczepić młodych ludzi, którzy tutaj stoją tak licznie w ramach szkolenia zawodowego podstawowego, empatię, chęć pomocy innym. Poprzez różnego rodzaju działania, takie jak akcja krwiodawstwa, pomoc w schroniskach, wolontariat. To dzięki wam, tak jak pan komendant powiedział w swoim wystąpieniu, kształtujecie postawę etyczno-moralną naszych policjantów. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również waszym rodzinom, którzy są nieetatowym pracownikiem funkcjonariuszy Szkoły Policji w Słupsku, bo to oni również ponoszą ciężar tego waszego zaangażowania. Chciałem podziękować wszystkim partnerom zewnętrznym, władzom wojewódzkim, samorządowym, służbom, inspekcjom, strażom, organizacjom związkowym, organizacjom społecznym za to, że tak mocno wspieracie Szkołę Policji w Słupsku, co dała wyraz pani prezydent podczas wcześniejszego przemówienia. Pani prezydent, słowa wziąłem do serca i będę miał je na uwadze. Wszystkim wyróżnionym, oznaczonym, awansowanym serdecznie gratuluję i szanowni państwo, życzę wam, żeby ten błysk w oku, ta duma, która towarzyszyła w momencie, kiedy wam wręczałem oznaczenia, jak i też akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, funkcjonowały jak najdłużej. Wszelkie pomyślności. Szanowni państwo, cieszę się bardzo, że nasze motto pomagamy i chronimy jest realizowane przez funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Słupskiej Policji na bardzo wysokim poziomie. Za to wam serdecznie dziękuję. Słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Panie nadinspektorze, dowódca uroczystości, podinspektor Miller melduje zakończenie uroczystego apelu z okazji Święta Policji.